Witajcie w kolejnym filmiku. Dziś witam Was bardzo świątecznie, bo nagrywam dla Was ten materiał 25 grudnia, więc mamy święta. Wiem, że to życzenia są grubo spóźnione, bo filmik ukaże się troszkę później, ale tak czy owak życzę Wam szczerze i z całego serca wszystkiego tego, co Wy sobie życzycie. Zdrowych, wesołych, spokojnych i ogólnie rzecz ujmując wszystkiego wiedźmińskiego, ale tego pozytywnego, rzecz jasna. Dobrze, kochani, przechodzimy do gry. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. I to by było tyle, jeśli chodzi o mój sok pomarańczowy. Ale mam jeszcze, kochani, litrową butelkę Sprite'a, więc nie jest źle. W gardle mi nie zaschnie, tak wtedy jedziemy. Co myśmy tutaj mieli dzisiaj zrobić? Aha, już wiem, przepraszam, jeszcze muszę sobie zmienić. Oczywiście zawsze o tym zapominam, bo mam kilka profili na myszce. Musiałbym sobie zmienić jej czułość wyrażaną w diopriach, o ile mnie pamięć. No i popatrzcie, wchodzimy do wsi Blandare i zaczynamy od czego? Od tego, co zawsze ja zaczynam, prawda? Czyli od okradania... Przepraszam, źle się wyraziłem. Od pozyskiwania potrzebnych Wiedźminowi materiałów kosztem dobytku tego, od którego aktualnie pozyskujemy. Tak, można to nazwać złodziejstwem, oczywiście, ale jest to niestety czasami wręcz nieodzowne, a można ciekawe rzeczy znaleźć. Pamiętacie, jak mało schematów kupiliśmy? Praktycznie większość z tego, co mamy, znaleźliśmy. Jest, popatrzcie, jest tablica ogłoszeń. O cholera. Wiemy. Pamiętajcie, że wiejemy zawsze w kierunku. Ej, Wiedźminie, mam dla ciebie propozycję. Może później. Może później. Wiejemy, bo nie mamy z tą panią najmniejszych szans. Uwaga, bo to sobie jakiś wojownik idzie. Mieliśmy tu nawet kupca. Popatrzcie, ja biegnę w kierunku wody, prawda? Jeśli ta panna będzie na tyle uparta, by pobiec za nami, a będzie, to w wodzie już nic nam nie zrobi. Uratowaliśmy dobytek kosztem niestety naszej reputacji, ale po drodze to spotkaliśmy kupca, spotkaliśmy jednego pana, który nas wołał i tam będzie, słuchajcie, tam będzie, kochani, takie zajedwabiste nawiązanie. Gdzież tu był ten kupiec? Rzucę. Witaj, chcesz coś kupić? Pamiętajcie, nie możemy przeoczyć. Pokaż mi swoje towary. Co my tu mamy? No nic, czego byśmy potrzebowali, ale pamiętajcie, nigdy nie... Bywaj. Marnujcie okazji. Tu jest jakieś obozowisko. Ziółka możemy brać jak najbardziej. Sklanu crate. Uncrate. Podejdź bliżej, nieznajomy. Już podszedłem. Całe... Całe gie masz, kolego. Pani już sobie poszła, a tutaj będziemy mieli zaraz wykrzykniczek.
to tak może troszkę... Diengo Fred! Popatrzcie, jakie piękne nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Co piękne, to za dowcipne. Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi. Z samym Django Fred. Słuchajcie, bierzemy to zlecenie, bo jak będziemy szukać wiedźmińskich, prawda, to znaczy schematów wiedźmińskich, to mimochodem trafimy na to zlecenie. I do czego słynnemu Django Fredowi potrzebny jest wiedźmin? Django Freda. Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz na nich? Tak, niezły z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grób rozkopali. I słuchajcie... Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią. Nie, nie spotkałem ich. Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż w brzuch. Nie sądzę, żeby próbowali tego z wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. Spróbują. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Słuchajcie, tutaj samo nazwisko tych braci jest nawiązaniem też do jakiejś książki. Tylko niestety jak to ja, zapomniałem do jakiej. Może będzie wśród was ktoś, kto będzie tak miły i uprzejmy i kto nam to przypomni. Dobrze, zbieramy jak zwykle. Floki. To był Floki? Serio? Aha, przeczytamy. Tylko nie wiem, czy to jest karczma, czy nie. Raczej nie. Mamy dalej. Popatrzcie, tutaj trafiliśmy na prawdziwą żyłę krasnoludzkiego spirytusu. Moglibyśmy sobie tutaj przemedytować. W zasadzie nawet powinniśmy. A gdzieś tak dotąd. Patrzcie, zdziwi was pewnie tych... Na plecach. Czego to ludzie nie wymyślą? Zdziwi was pewnie, a przynajmniej tych, którzy mnie znają, że ja mam tak mało gotówki. Ale na razie naprawdę więcej nie jest mi potrzebne. Ładnie tutaj oddzielona sypialnia. Dobrze poszukacie, to naprawdę krasnoludzkiego jest tyle. Spróbujemy. I proszę. Kolejna porcyjka. I kochani, odejdź, precz. Mamy kupca. To może być twój szczęśliwy dzień. Dobrze wydać zarobiony pieniądz, to też sztuka. Proszę bardzo. Jest i przygodnie napotkany kupiec, nazwijmy to. Tam przygodnie. Zobaczymy. Zawsze sprawdzajcie, bo popatrzcie. Ma nalewkę z mandragory, tylko nas już raczej... nie stać.
na razie nie będzie nam potrzebna, ale możemy z nim. Zgadzam się z tobą, dlatego chciałem go pomnożyć. Masz ochotę na partyjkę gwinta? Możemy z nim trochę pogwintować, więc gwintujmy. Widzę, że wyrównane szanse, czysto teoretycznie rzecz ujmując. Świetne karty. Może tak rzeknę sobie. No cud miód i malena. No zobaczymy, jak to pójdzie. Tak, no to ja mu z katapulty w łeb. Bożoga i bardzo dobrze, super, super. Niech się tylko, że ja się teraz. Tak, szkoda mi wydawać tych kart, nie? Więc ja mu tutaj od razu już będziemy ryzykować. Ale może, cóż tu mamy? I cóż to? Mamy dwoje medyków. Jaskier. Niech będzie jaskier. Dziewięć do sześciu. I mamy rębacza Stringfree też. Jest, kochani, taka gra 27, 10, 17 do 7. Dobra, spasujemy to. Teraz będę musiał naprawdę nietypowo dla mnie zagrać. No i on nam go wyciągnie. Naprawdę bardzo nietypowo dla mnie będę musiał zagrać. Chodzi mi o to, żeby on mi tych szpiegów teraz powydawał. Co ja robię. Teraz to akurat uzupełniam swój kubeczek. Trzydzieści siedem do 48. Pierwsza dla nas i tak musiało być. No to teraz będziemy gmerać w naszym cmentarzu. I pięknie. Do 5, 3 punkty przewagi. Maru, niech sobie ma. Super. No, to nawet lepiej, bo nam będzie ładnie maskowało rębaczy Stringfree.
I jemu została już tylko jedna karta. Nadal mnie to nie przeraża, w zasadzie to mnie wyręczył. Popatrzcie, jak koncertowo to przegrał. Sobie dokładam tu drugiego. I oczywiście naszą słynną parkę. Dziękuję. Patrzymy, co dostaniemy od niego. Świeże mięsko! Mamy wiwernę. Jaka tam panie Werna? Toż to bazyliszek. Z Erykami na korabiu. Nie, z dalekich mórz na korabiu przywieziony. O, możemy jeszcze sobie pohandlować. Czekajcie. Popatrzcie, napotkani gracze zero. Pięknie nam się już wyzerowali napotkani gracze. I popatrzcie, Kermoren 1. Czyli to sobie ściągniemy od Lamberta. Ja wam to powtarzam w nieskończoność. Wiem. I wyspy Skellige 4. Ale próbujemy, kochani, próbujemy dalej. Obiecałem wam. Już chyba byliśmy. Tu już byliśmy. Tam na górze nie idziemy chyba jeszcze. Albo może nawet i pójdziemy, tylko że tam będzie zlecenie. O, Diego sobie tu stoi, Fred. Możemy spróbować. I popatrzcie. Diego udaje, że nas nie widzi. O, pięknie. Popatrzcie, a tu stoi sobie strażnik. I ten, nie wiem co on robi, dobre wrażenie chyba. Nie jest karczma. Chyba nie jest. Ja tylko tak zajrzę, nie? Nie będziemy gadać z nim na razie. Tak, może tylko... Aha! Nie pokazałem wam karty. Gdzieś ta wywerna tu jest. To pewnie była ta. Dobra. Ktoś nas zwołał po imieniu. Wiedźminie. Droid. Ale my idziemy tutaj. Czekajcie. Jeszcze chciałbym coś sprawdzić. Mam jakieś, po prostu taka typowa zabudowa takich typowych wikingów. No, i co ci wykroić, Joris? Polędwicy, karkutki? Ślepie maskoty. Chyba nie podoba mi się. Nie powinieneś sam za nas karkutki. Chędożony rasista, słyszeliście go? Ten nasz jakoś mu do grób nie zbierze. Dziwisz się? Po tylu latach to nawet chędożenie może się sprzyć. Dobra. Temerska. Szukamy dalej. Co? Wrażenie, że tutaj w tej... takie też typowe połączenie chlewiku z częścią mieszkalną. O co chodziło, kochani? Chodziło o ciepło, które wydzielały zwierzęta. Innymi słowy, w czasach odleglejszych ludzie woleli, żeby im śmierdziało, nazwijmy to po imieniu, ale żeby mieli ciepło. Czyli innymi słowy, lepiej w smrodku jak w chłodku. Ale to, kochani, były czasy, kiedy... całkiem inaczej się żyło.
tutaj zgarniamy już. Ja to z daleka takich jakby rozpoznaję. Mówisz? A wiecie, że krowa to ma dwa żołądki? Po co? Nie wiem, może jeden na obiad, a drugi na słodkie? Dzieciaki są genialne. Dobrze, ale my idziemy do tego Frithjofa, czy jak mu tam było. Ty jesteś Frithjof? Zgadza się. A ciebie wiedźminy jak wołają? Różnie. Nie wołają? Pierwszy był. Błęda, obcy, mutant. Czasem nawet po imieniu. Geralt Rivia. Człowiek z dystansem do siebie. To lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivii? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj, a może ty mi pomożesz? Niby jak. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Słuchajcie, nie mamy w zasadzie wyboru. Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. Kochani, przygotujmy się. Fajnie ten wilczek, który z nim tam łazi. Tutaj sobie jeszcze posortuję. I tak jak powiedziałem, kochani, przygotujmy się. Aha, miałem tam jeszcze pohandlować, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Save'a już zrobiłem? Zrobiłem. Ofiary ze zwierząt? Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na... Tutaj, o ile dobrze pamiętam, pamięć funkcjonuje, jak powiedziała Francesca do Yennefer. Szkura! Swarm! Vatnahala! Zaczyna się. Dobra. I teraz tak, nie możemy pozwolić, żeby mglaki... pokrzywdziły naszego druida. Lota Himmel, Lota Mylla, Braka Ochrista. Wilczek będzie nam pomagał. A ty! Przepraszam was, ale to przez to świąteczne obżarstwo. Burza psia krew. No, taki taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońce. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko, kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie, bo mają takie widzimisię. Logiczne. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem.
Dobiliśmy targu? Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. Słuchajcie, ludzie naprawdę potrafią wrobić. Ale my tak, zasejwujemy sobie. Zawsze zbierajcie. Popatrzcie, tyle tego tu ubiliśmy. Żal by to było zostawić. Gdybyście cierpieli na niedostatek skorocela, to tutaj również możecie sobie uzupełnić zapasy. Jęzor potwora, widzieliście taki składnik, którego też czasami szukacie. Tego skorocela tu rośnie tyle, że... Aha! Dobra. Leje sobie, niech sobie leje. Bo ja chcę dojść jeszcze do tego... Aha! Jeszcze tutaj znaczniczek sobie zostawię. Na wypadek, gdybym zapomniał. Proszę bardzo. Na wypadek, gdybym zapomniał. Takie znaczniczki sobie zostawiamy i później nie zapominamy. Tutaj jest jakaś krypta z czymś tam. Możemy sobie nawet zahaczyć ten pytajniczek, ale najpierw idziemy do... Do kogo my idziemy? Do tego kupca. Gdzie on tutaj był? Żebym to ja pamiętał jeszcze. Chyba w tamtej części wioski. No trochę mają przegwizdane, że tak powiem. Teraz, bo już chyba zapomniałem. Mówię, przepraszam was, ale przez to kurcze wczorajsze wigilijne obżarstwo byłem taki wolny. Tak wolno je zabijałem. Dobra. To może być twój szczęśliwy dzień. Dobrze wydać zarobiony pieniądz, to też sztuka. No pewnie. Pokaż mi swoje towary. Zobaczymy. I teraz, kochani, żeby nam tu trochę ulżyć, nam, to znaczy plecom Geralta, to sobie trochę posprzedajemy. Co my tu mamy? Oczywiście sprzedajemy takie pierdołki typu skóry. Pamiętajcie, nie sprzedajemy muszelek. Jakiś tam nóż zwykły do masła Baldura. Myk. Co jeszcze? Byśmy mogli sprzedać... To nie. Co to jest? Jakaś skakanka. Dobra. Fiołka, jakieś kubki. Tak, jakieś to... Dobra, w zasadzie, kochani, to mamy komplet. Aha! Zobaczymy sobie, ile na tym zarobiliśmy. To będą grosze, naprawdę grosze. No ale jest, mieliśmy, mamy już te 1181. I teraz tak, idziemy szukać tego kurzego śladu. Innymi słowy, idziemy do potwora, ale to będzie taki bardzo fajny potwór. Taki potwór, z którym sam bym... Powalczył, że się tak wyrażę. Dobra, już nic nie mówię. Czy on jest dalej? Aha, mieliśmy jeszcze iść tam ten pytajnik zlikwidować, ale damy sobie spokój z nim na razie. Później ja chciałem po prostu sobie zrobić, tak jak wam już to kilka razy mówiłem, kilka takich odcinków, gdzie się będziemy szlajać po różnych miejscach, szukać jakichś fajnych miejsc, których być może jeszcze nikt nie odnalazł. Kto to wie? Oho, wilki. Któż to wie? Chyba tylko wielka Melitele. Gdzie ten olej? Przeciw zwierzętom, który to był. Przeklętym. O! No. Cyk. Pyk. Zawsze róbcie sobie sejwika. Takimi akcjami.
Gadajmy jak biały wilk z białym wilkiem, co? One już powinny tu do nas iść. Tak, masz rację, pogryź drzewo, byle nie mnie. I popatrzcie, kolejne źródło dochodu. I pokarmu. Nie marnujcie czegoś takiego. Saving. O. Ach, myślałem, że to jest jakiś zwalony pień. Nie omijajcie tych co grubszych. Bo tam potrafią się kryć. Tak, tam potrafią się kryć pieniążki. Uwaga, zbliżamy się. Przepraszam, ja sobie muszę trochę przyciszyć, bo strasznie mi tu wali po słuchawach. Tak, więcej wilków. Ale tutaj już musicie być czujni. Na liściach są jeszcze pyłki. Ktoś zerwał kwiat niedawno. A, kolejny poszukiwacz. Kolejny? Nie zliczę młodych druidów, których Grymista posłał w ten las. Wychodzą potem wyczerpani do cna o pustym spojrzeniu, bez kwiatu. I nigdy nie mówią, co się z nim działo. Prosiłem Grymistę, żeby zaprzestał tych prób, a on tylko się śmiał. No, ale żarty się skończyły. Jeden z naszych nowicjuszy, Ramon, nie wraca. Przyszedłem, żeby go znaleźć. Żywego, bądź martwego. Dobra. Co wiesz o tym lesie? Niewiele. Zabawne, prawda? Druidzi powinni przecież znać każde drzewo i każdy krzak. Ale nawet my wiemy, że w pewne części wyspy lepiej je nie zapuszczać. Bo choć potrafimy okiełznać zwierzęta, to potwory już nie. A jeden z nich ma tu ponoć leże. No. Leszy? Leże. Nie wiem. Tak jak wspomniałem, ci co tam byli, nigdy nie mówią, co ich spotkało. Dobra. Ty szukasz druida, ja kwiatu. Mamy po drodze. Jak chcesz, możemy pójść dalej razem. No czemu nie? Może mi się przydać pomoc kogoś, kto zna się na tropieniu. Prowadź. Dobra. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. I mamy ślady kopyt, ale tylko dwóch kończyn. Znawcy już pewnie wiedzą, o jakiego potwora chodzi, ale nie uprzedzajmy faktów. Popatrzcie. Te wilczki będą tutaj krążyły wokół. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Coś innego. Coś... O, popatrzcie, mamy krabopajęta. I co, pasku? Ała! Ale... Rad ten. Pamiętajcie, zawsze lepiej go zajść. Jeśli już musicie. I jest mniejszy czerwony metalem. Ale popatrzcie, jak mamy uszkodzony miecz. Musimy go szybko naprawić. Tutaj zestawy naprawcze się przydadzą. Myk, jeszcze jeden dla dobrej miary. Te polowe zestawy naprawcze. A my wracamy do poszukiwania naszego sukubu. O kurde. No to się wygadałem. Tak, dokładnie. Szukamy tego słynnego sukkuba. Coś jest. I już zachowałem to w tajemnicy. Cały ja! Cały ja. Grzegorz król spoilerów. Tu też rosły kwiaty, ale zostały wyrwane. Co do jednego.
coś jest. Ślady stóp. Niektóre świeże, inne zupełnie zatarte i wszystkie prowadzą w jedną stronę. Nie, nie! Przestań! Błagam! Proszę! Przestań! Przestań! Nie! Proszę! Przestań to łaskocze! Jak ja cię zaraz wytarmoszę, ty koźnico wredna! Zostaw go, przeklęty sługuje. Ramont, odsuń się od niej! Spokojnie! Nie dzieje mi się żadna krzywda, ja tu sam! Nie wiesz, co mówisz, rzuciła na ciebie urok! Bzdura! Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli! Tylko Ramont był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Zabierz teraz! Pamiętajcie, jest to jedna z okazji, kiedy możemy pozyskać... Jedna z dwóch w zasadzie okazji, kiedy możemy pozyskać mutagen z Sukkuba. Ale jej nie będziemy zabijać. Zabijemy tą w nowi... Grzegorz Król spoilerów. Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie ma nieszkodliwych potworów, tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. No to proszę bardzo, odradzam. Życzę powodzenia. Stanowczo odradzam. Wrócę tu jeszcze, z kimś, kto nie nosi miecza dla ozdoby. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czeka cię zawód. Nie robię tego z Wiedźmina. A to czemu? A czemu, jeśli można wiedzieć? Nie lubisz, jak facet ma blizny? Nie lubię, jak facet śmierdzi krwią. A od was zawsze ją czuć. Krew biesów, czartów, moich braci. Zdarza się, prawda, ale w przeciwieństwie do ciebie, biesy i czarty... Nie mają pełnych piersi, pięknego lica, wiem. Dlatego tak łatwo przychodzi wam je zabijać. To trochę bardziej skomplikowane, ale mniejsza z tym. Nie znaczy nie, rozumiem. Możesz odwdzięczyć się inaczej. Szukam kwiatu kurzy śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki. Uwaga, tylko już klasyka. Same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Mężczyźni. Słuchajcie, to już... To z tym indygo to już była klasyka. Słuchajcie, możemy z nią powalczyć tutaj oczywiście. Po co ci te wszystkie kwiaty? Wścibski jesteś, co? Zaraz zobaczysz. Ale odradzam, bo jest... Jest naprawdę groźną przeciwniczką. Jednym uderzeniem, jak mnie trafiła, to mi... Dość mocno uszczupliła energię życiową. Fakt, zabiłem ją potem, ale... Chwila nieuwagi... Mamy przegwizdane. Jest jej grota. To sobie żyje w zasadzie. Dzwonki, fiołki, kaczeńce, kurze ślady. Jeszcze muszę zerwać szarotki. Jak to kobity, nie? Jak to baby, nie? Weź sobie jeden. Ale nie więcej. Naprawdę się napracowałam, żeby ta wieczara jakoś wyglądała. I tada. Drugie zadanko zaliczone, kochani. Możemy z nią jeszcze spróbować pogadać, ale wątpię, czy coś od niej wyciągniemy. Nie będzie chciała z nami rozmawiać, trudno. Więc cóż, zostało nam do wykonania trzecie zadanie. No tutaj niestety z gremistą to tak jest. Teraz tak, szczerze wam powiem, że ja nie mam koncepcji. Nawet Nikway, jak tam się dostać. Pamiętajcie, lepiej iść wolniej. Zobaczmy, gdzie to jest. I czy jest w ogóle sens? Moglibyśmy spróbować do tej dróżki dojść. Więc spróbujmy tędy się przebić.
szli tak jak szliśmy. Tylko pamiętajcie, tutaj łatwo się spaść. Że musimy trochę jak kozice. O kochani, właśnie zakończył nam się czas nagrywania. Więc ja się z tego miejsca z wami pożegnam. Świątecznie jeszcze raz życzę wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Spóźnione, ale szczere. Dzięki, że jesteście. Dziękuję naprawdę za komentarze, za subskrypcje, za opinie, za wszystko. Linki jak zwykle znajdziecie pod opisem filmu, a tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.